Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Trenerze, podsumowując tą całą rundę i ten jeden mecz awansem z wiosny, no, mogło być lepiej, bo szkoda zwłaszcza tych spotkań na własnym boisku, one kuleją tutaj, nie zdobywacie punktów u siebie przede wszystkim, bo patrząc na to, jak wygląda zdobycz punktowa wyjazdowa i u siebie, no to jest duża różnica. Mogło być więcej przy lepszej grze w obronie i skutecznej w ataku, tak się to mówi, ale to było wyraźnie widoczne w Polonii. Nad tą obroną to myśmy pracowali naprawdę dużo. Rozmawialiśmy też o pewnych zachowaniach, jak to ma wyglądać. I był moment, że naprawdę chłopaki zaczęli dobrze to wszystko robić. Mieliśmy tu 5 serii meczy bez porażki, chyba w tych 5 meczach straciliśmy tylko 2 bramki, więc no, było ok. Ale prawdę mówiąc, no, ten początek rundy mieliśmy trochę słaby. Właśnie te błędy, które popełnialiśmy, szczególnie na własnym boisku, zespół nas karciły tak naprawdę. Traciliśmy bramki. No i mówię, my w ofensywie zawsze mamy 2-3 sytuacje, po których powinniśmy strzelić bramki. I to też jest tak, że przykład dzisiejszego meczu, no mamy sytuację sam na sam, no niestety nie dopisuje szczęście. Mamy sytuację w drugiej połowie, żeby na 2-1 strzelić, bo była sytuacja, że traciliśmy bramkę na 1-1 i mamy 2 sytuacje my, po których powinniśmy strzelić bramkę. Nie trafiamy i potem my popełniamy błędy w obronie i tracimy bramki. No, ale podsumowując, ten rok, bo ja powiem o tym całym roku, moim zdaniem to wykonaliśmy dobrą robotę, chłopaki dobrze zareagowali, jeżeli chodzi o gdzieś tam o te treningi, o to, co im chcę przekazać. I mam nadzieję, że jak też trochę odpoczną, bo ten początek się na pewno przyda i wrócimy do tych treningów, to będzie dużo lepiej. No właśnie, ten rok pracy, trener przychodził w takim beznadziejnym momencie, ta zdobycz punktowa nie napawała optymizmem na utrzymanie czwartej ligi, to się udało rzutem na taśmę w Słupcy w ostatnim meczu, tak naprawdę przypieczętowaliście sobie utrzymanie, teraz na półmetku tych rozgrywek jest nieco lepiej, aczkolwiek w tym sezonie ta liga jest bardzo spłaszczona, tutaj przedziwne wyniki są. No tak, jeżeli chodzi o tamten sezon, to naprawdę pełen szacunek dla zawodników, bo nikt praktycznie nie wierzył w to, że Polonia się może utrzymać. A oni pokazali charakter, pokazali, że ciężką pracą można wszystko zrobić. I wracając teraz do tego sezonu, do tej rundy, to tak jak powiedziałeś, ta liga jest naprawdę nieprzewidywalna. Tutaj ostatni zespół może wygrać z pierwszym zespołem po dobrym meczu i to nie jest tak, że powiedzmy przyjechała dzisiaj Nielba i nas, można powiedzieć, zmiotła z boiska, bo ten mecz wyglądał w naszym wykonaniu naprawdę fragmentami dobrze. I tu do każdego przeciwnika, jaki by nie był, trzeba się naprawdę maksymalnie skoncentrować, maksymalnie grać na najwyższym swoim poziomie. I to jest może być wykładnik tego, że będziemy wygrywać, prawda? No, ciężka praca nas czeka zimą, bo nie ukrywam, że mamy tam jakiś plan, mamy wszystko już, że tak powiem, pozamykane, wszystkie sparingi i tak dalej. Popracujemy nad transferami jeszcze, myślę, że jeden, dwóch zawodników może dołączyć do nas i na pewno to ciężka praca, którą oni w tamtej zimie wykonywali, przełożymy dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale już po sezonie zimą na przyszłą rundę i będzie dobrze. Kiedy wracasz się do treningów? 16 stycznia, to jest poniedziałek. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.